Tadeusz Biecki, literat, podróżnik, biznesmen, dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co najbardziej dziś? Chyba jednak pisanie i to w tej podwójnej formie, bo zarówno tej dziennikarskiej, bo wciąż jestem wierny reportażowi, jak i już w dużym stopniu także takiej pisarskiej, ponieważ piszę rzeczy duże, to już są książki, to nie są pojedyncze reportaże. Nie zawsze są to książki reporterskie, bo też mam na swoim koncie dwie powieści. Zresztą jedna z nich wzbudziła dosyć duże zainteresowanie ostatnio w Wielkiej Brytanii. Być może będzie tłumaczona na angielski. Także jednak przede wszystkim pisanie. To, co było związane z biznesem, to jest oczywiście. To daje też taką dobrą bazę do pisania, taki spokój, że nawet jak coś nie wyjdzie, nie za bardzo się uda, Jest to nie będzie katastrofy. No tak, ale tego pisania, jak mi się wydaje, w dużej części, nie w całej, ale w dużej części, by nie było bez podróży. Tak, to prawda. Więc tej kompetencji chyba nie dodałem. Podróżnik. No tak, oczywiście, że nie byłoby bez podróży i to tych wielkich i małych, bo ja swoje jedne z piękniejszych reportaży napisałem właśnie z Polski, kiedy paszportu nie było w domu i trzeba było się cieszyć tym, co jest w naszym kraju. Na przykład taki reportaż z wioski górniczej na Podlasiu. Jest coś Naprawdę takiego? górniczej wioski na Podlasiu, tak. To było piękne zderzenie dwóch różnych światów wówczas. A potem oczywiście, kiedy otwarły się granice, to zaczął się świat. Dzisiaj mam za sobą właściwie prawie cały trzeci świat. Najlepiej oczywiście poznałem Afrykę, która jest taką moją naprawdę prawdziwą miłością, bo to najbardziej fantastyczny Ale kontynent skąd na to? świecie. Skąd ta trylogia, chyba najbardziej znana z tej całej twórczości ostatnich lat? No, trylogia dlatego, że pisałem sporo o Afryce i w pewnym momencie stwierdziłem, że właściwie zamyka mi się pewien obraz Afryki. Taki obraz Afryki poznanej mniej więcej pół wieku po Kapuścińskim, który, prawdę mówiąc, troszkę mnie zaraził tą Afryką, nie tylko swoimi książkami, ale także swoimi opowieściami, bo tak się szczęśliwie złożyło, że pracowaliśmy w jednej redakcji. On przychodził bardzo późno do redakcji, a ja późno wyjeżdżałem z warszawskiej redakcji, wracałem do domu. Wówczas był jeden pociąg popołudniowy, to był Górnik o 17:10, do dzisiaj To jest pamiętam. niewiele więcej dzisiaj tych pociągów, tak się składa niestety. Proszę? Niewiele więcej dzisiaj tych pociągów jest, tak No, się ale składa niestety. troszeczkę jednak więcej. No i zostawaliśmy właściwie sami w redakcji, bo kto w tygodniku po południu siedzi? I on opowiadał. I opowiadał równie ciekawie, jak pisał. I zaraził mnie oczywiście tą Afryką. No dobrze, i Tadeusz Biecki pojechał do Afryki 50 lat później. Mniej więcej 50 lat później zacząłem jeździć do Afryki. I co tam zobaczył, porównując to z tą Afryką, którą mu Kapuściński opowiadał? Gdybym powiedział, że to samo, to mogłoby się to wydawać niewiarygodne. Ale tak naprawdę jest to samo. Poza tym, że w Afryce jest trochę chińskich towarów, kiepskich towarów. Poza tym, że pojawiły się komputery i poza tym, że pojawiły się komórki, które po prostu były wynalazkiem genialnym dla Afrykanów. Muszę powiedzieć, że oni fenomenalnie obsługują komórki. Mają kłopoty z policzeniem do 23, ale z komórką radzą sobie znakomicie. To był znakomity wynalazek dla Afrykanów. Ale poza tym tak naprawdę zmieniło się niewiele. Może jeszcze poza tym, że Afryka jest dzisiaj straszniejsza niż była. Bardziej okrutna, bardziej drapieżna. Ale bardziej cywilizowana przecież, bo musiało się wiele zmienić w tym obszarze. To się tylko pozornie wydaje. Oczywiście są miasta, gdzie są już nowoczesne wieżowce, chociaż ja jeszcze widziałem takie wieżowce budowane 20 lat temu z drewnianych rusztowań. Ale dzisiaj są rzeczywiście już nowoczesne wieżowce, są, jak wspomniałem, komputery, są nowoczesne samochody. Jest sporo Afrykanów bardzo zamożnych. Afryka jest typowym miejscem trzeciego świata, to znaczy tam jest ogromna bieda i niewielkiej ilości wielkie bogactwo. Ale poza tym niewiele się zmieniło. Nadal obowiązują te same standardy życia, ten sam model życia.
żyje się na wsi, żyje się absolutnie codziennością i żyje się po to, żeby przetrwać do jutra. To dotyczy 90% Afrykanów. No właśnie, tylko między podbaobabem a piekłem eboli jest kolosalna różnica. To są dwie różne książki, dwie różne Afryki, dwa różne klimaty. Pod baobabem to jest książka podróżnicza. Piekło eboli to jest zapis no piekła. To jest zapis piekła, ale pod baobabem właściwie też jest zapisem trochę strasznej Afryki. Ale nie takiej. Tam mi autor nie opisuje ofiarnie zabijanych dzieci. Dlatego, że w piekle eboli to był czas wyjątkowy w Afryce. To był czas, kiedy cała Afryka rzeczywiście była przerażona. I z Afrykanów wyszły wszystkie stare przesądy, nawyki. Ja bardzo często spotykałem się w czasie tych podróży, w okresie epidemii eboli, ze stwierdzeniem, że to biali ludzie przynieśli tą chorobę, że to nie jest choroba, bo można jej nie wypowiedzieć jej nazwy. Jak się nie wypowie jej nazwy, to nie zachoruje się. Taki kierowca mi kiedyś powiedział, ja tego słowa nie używam, nie używaj tego słowa. Jak nie będziesz używał tego słowa, to nie zachorujesz. To pojawiły się takie straszliwe przesądy związane z tym, co należy robić ze zmarłymi ludźmi. I na przykład nadal tych zmarłych ludzi wkładano do samochodów i przewożono do miejsca urodzenia, żeby tam ich pochować. Nie pomogły żadne instrukcje. Na przykład Amerykanie dostarczyli ogromne ilości mydła, bo rzeczywiście mydło było bardzo, bardzo dobrym środkiem do walki z ebolą. Ebola nie znosiła mydła, ale Afrykanie je wyrzucali, twierdząc, że właśnie od tego mydła zarażą się chorobą. Jak się znajduje, albo jak się myśli o tym, jak znaleźć pomysł na napisanie książki o takim zjawisku jak ebola? Bo to jest jednak miejsce, w którym dzieje się tragedia. Umierają ludzie, tracą rodziny. Jak się znajduje klucz do tego, żeby to opisać dobrze? Nie popaść w jakąś emfazę, w jakiś patos, ale też nie zrobić z tego po prostu suchej opowieści o statystyce i ludziach. To strasznie proste. Pisać to, co się widzi. Ja w gruncie rzeczy tak naprawdę byłem, jestem chyba pozostanym reporterem i tak naprawdę pisałem tylko to, co zobaczyłem. To był tak dramatyczny i tak straszny obraz, że nie należało niczego upiększać. Zresztą ja nie znoszę upiększania po prostu, ponieważ nie znoszę, zwłaszcza w książkach podróżniczych, takiego koloryzowania. Dlatego, że te książki piszę dla ludzi, którzy, większość z nich, nigdy w te miejsca, w te trudne miejsca nie dotrze, nigdy ich nie zobaczy, więc nie wolno ich oszukiwać, trzeba im pokazywać prawdę. Więc to było bardzo proste, ja po prostu pisałem to, co widziałem, a widziałem rzeczy takie, że właściwie pióro same się składa. A nie było takiej obawy, że no przecież w to mi nikt nie uwierzy, to się nie dzieje na świecie. Ludzie nie będą w stanie przyswoić takiego obrazu, nawet opisanego szkiełkiem i okiem reportera. Ludzie nie wierzą przede wszystkim w to, co jest skoloryzowane. Prawda jest jakby łatwiej uwierzyć. Poza tym ta prawda była w jakimś sensie sprawdzalna, bo oprócz takiego reportera jak ja, który pisał, było troszeczkę, niewielu reporterów ze świata, którzy jednak pokazywali obrazy. Więc to dodatkowo uwiarygodniało to, że ta choroba taka jest, prawda? Nie widzę jakichś takich problemów z tym, żeby mi moi czytelnicy nie uwierzyli. Nie zetknąłem się w każdym razie z tym. A wróćmy do tego podróżniczego aspektu tej twórczości. Po co się dziś pisze podróżnicze książki? Dziś, kiedy mamy internet, który pozwala wszędzie zajrzeć, wszystko zobaczyć, wszystkiego doznać, no może nie cieleśnie, ale wizerunkowo z całą pewnością. Skoro są pootwierane granice, wyjazd do Afryki nie jest dzisiaj jakimś wielkim szpasem. Ktoś, kto pooszczędza przez rok, do Kenii na safari się wybierze. Są podróżnicze książki, które właśnie są takie, o jakich mówisz. I tych książek nie ma sensu pisać, bo to wszystko możemy zobaczyć w internecie. A to jakie warto pisać? Po co tam jechać? Ja jadę po to, żeby poznawać ludzi, żeby ich spotkać, żeby
posłuchać o im życiu, zobaczyć jak żyją, zobaczyć o czym myślą, o czym marzą. I moje książki właściwie składają się z opowieści o ludziach. A tego się nie da zobaczyć. A jak się to organizuje? Myślę o takim... No, próbuję to ująć okiem kierownika produkcji, tak go nazwijmy, który wybiera się w takie miejsce albo zabiera autora i musi mu zorganizować pracę tam na planie czy w tym miejscu. Trzeba dotrzeć do tych ludzi, trzeba ich poznać, nakłonić do rozmowy. To nie są oficjele, to są ludzie, mieszkańcy wiosek, mieszkańcy tych okolic. Jak to się robi? Jak długo wcześniej? Jakimi narzędziami? Oczywiście, że trzeba troszkę przygotować taką wyprawę, ale... Wyprawa, się... fajne słowo, dobrze w niejednym kontekście. Ale, no tak, bo to nie są wycieczki, to są już wyprawy, to są często bardzo trudne wyprawy, z których 20% to jest to, co zostało wcześniej przygotowane, a 80% rodzi się na miejscu. Ale jak to robisz? No dzwonisz do tej Kiedy ja wysiadam z samolotu, to w Afryce jest tak, że otacza cię natychmiast gromada naganiaczy, którzy chcą, żebyś wybrał tą taksówkę, z którą oni mają umowę. I ona nie ma taksometru pewnie? Tylko jedziesz nie, oczywiście, że nie ma. Ja już jeździłem takimi taksówkami, które miały 60 lat i tarły po ziemi. Ale to nie o to chodzi. Ja mówię wtedy tak. Pojadę z tym taksówkarzem, który zabierze mnie do swojego domu i przenocuje. To jest mi bardzo potrzebne, ponieważ czasami trafiam do zwykłego domu i następnego dnia się żegnamy i było miło. Ale czasami ja słyszę już takie opowieści na wstępie, a potem dostaję takie kontakty do rodziny, że z tego się robi rozdział książki. Bo nagle się okazuje, że ci ludzie mieli fantastyczny życiorys, niesamowite życie. Że mają krewnych, którzy mieszkają w miejscach praktycznie nieosiągalnych, ale oni mnie tam zawożą już. To powiedz, jak bardzo się plan na książkę zmienia po takim spotkaniu kierowcy taksówki? Jedziesz tam z jakimś zamiarem, z jakimś kształtem tego, co chcesz opisać i nagle wsiadasz do taksówki z człowiekiem, który zabiera cię do domu, snuje opowieść, która może ci zmienić całą tą historię. Naturalnie, że tak, jak właśnie powiedziałem. Te 20% w tej książce zostaje mniej więcej tego, co sobie zaplanowałem, ale 80% powstaje na żywo i te 80% jest znacznie ciekawsze niż to, co ja sobie zaplanowałem, bo mimo że całej znajomości Afryki, moja wyobraźnia czasami... Znaczy bardzo często nie sięga tego, z czym stykam się później naprawdę. A to nie są takie przypadki, a można o to podejrzewać, w których ci autochtoni chcą kogoś takiego po prostu wykorzystać. Ja wiem, on tu przyjechał po moją ciekawą opowieść. Opowiem mu bajkę, w którą na pewno uwierzy i za to zapłaci. To jest myślenie charakterystyczne dla Europejczyka. My zawsze szukamy rozwiązań, które postawią nas w ciekawym świetle, które pozwolą, sprawią, że kogoś zainteresuje. A ci Afrykanie są szczerzy? Afrykanie są bardzo prości. To są bardzo prości, otwarci ludzie i bardzo rzadko się stykam z kłamstwem. Owszem, czasami się stykam z kłamstwem, jak chcą mnie naciągnąć na pieniądze. Ale generalnie w takich opowieściach o swojej rodzinie, o swoim życiu, o swojej historii, to oni opowiadają to, co naprawdę przeżywali. Praktycznie nie łapię ich na takim właśnie kłamstwie czy na takim manipulowaniu. Nie. To jest cecha Europejczyków. Afrykanie są zupełnie... A to znaczy, że myśmy, no, Europejczycy, jeszcze aż takich nie zepsuli? No bo to jest prosty mechanizm do wypracowania u ludzi, którzy potrzebują naszej atencji czy naszych pieniędzy. W mieście potrafiliśmy ich bardzo zepsuć, to prawda. Ale gdzieś w głębi wioski, gdzie do biały człowiek dociera raz na 20 lat, a na przykład dzieci jeszcze nigdy w życiu nie widziały białego człowieka, tam ci ludzie są po prostu autentyczni. To jest rzeczywiście autentyczne. My przyjechaliśmy kiedyś do takiej wioski. Nie na naszą cześć zrobiono ognisko, a potem zaczęto z nami ognisko oczywiście, pojawiło się jedzenie, pojawił się alkohol straszny, ale trzeba się napić. I wtedy ci ludzie, z tych ludzi wychodzi to, co oni naprawdę myślą. Na przykład oni też bardzo dużo pytają, bo ja jestem dla nich tak samo ciekawy, jak oni dla mnie. I oni pytają, a w twojej wsi jest już prąd elektryczny? Ja mówię, tak, od 100 lat. I oczywiście, kiedy powiedziałem te 100 lat, to już wiedziałem, że popełniłem błąd. Tak patrzą na mnie. Gorzej się poczuli. Co ty opowiadasz 100 lat, jak w sąsiednim miasteczku jest dopiero od 4, prawda? A czy wy macie telewizory? Tak, w niektórych domach 2. Jak to? W domach niektórych 2?
A przecież na naszej wiosce jest jeden. Po co mam tyle telewizorów? Więc odkrywam świat i sposób myślenia, no, który już kompletnie nie istnieje w Europie. Czy ktoś z Europejczyków pomyśli o tym, że wystarczy na jedno miasteczko, na całą wioskę, jeden telewizor, bo przecież wszyscy mogą razem przyjść i oglądać ten telewizor. A to jest lepsze? Czy gorsze? Ze społecznego punktu widzenia to jest lepsze. Tworzy większą więź między tymi ludźmi. Powiedzmy sobie szczerze, my ludzie tego zachodniego świata żyjemy jednak tak naprawdę bardzo wyizolowani, bardzo skoncentrowani na swoim życiu, bardzo społecznie jednak w jakimś sensie rozbici. Tam społeczność stanowi właściwie jedną rodzinę. Zresztą najlepszym tego dowodem jest to, że to właśnie rodzina jest największą wartością. Afrykanin nie jeden mi to powiedział. Dla rodziny zrobię wszystko. Kto w Europie dziś tak powie? Wszystko. I nie tylko to powie, ale on to zrobi. Naprawdę wszystko. Co najbardziej cię tam pociągało? Bo ja patrzę na to okiem laika, który ma swoje wyobrażenie o egzotyce. I myślę sobie, że Europejczyk jadąc tam może zakładać, zobaczę krokodyla, zobaczę słonia, zobaczę szamana, czarownika, murzyńską wioskę zbudowaną z liści palmowych. Czy bardziej interesuje cię to, co oni ci opowiedzą o swoim życiu? Oczywiście, że bardziej mnie interesuje to, co oni opowiedzą. Serio? O swoim życiu. Bo ja mogę iść do zoo i też zobaczę słonia i żyrafę i może nawet jeszcze więcej różnych afrykańskich zwierząt w jednym miejscu. Natomiast nie usłyszę opowieści o ich życiu. Nie usłyszę niesamowitych wydarzeń, niesamowitych historii z przeszłości. Nie zobaczę tego, jak młoda kobieta choruje, zaczyna chorować, zaczyna ją najpierw szaman leczyć, a potem się ją 20 kilometrów niesie na noszach do szpitala, do najbliższego szpitalika przez dżunglę. I zobaczę, jak ona umiera, ponieważ nie zdążyli dojść, a to było tylko, to była tylko jakaś kolka, zwyczajna kolka w jelitach. Należało zrobić drobną, podstawową operację, którą się robi w Europie od po prostu za jednym machnięciem skalpela. Smutne obserwacje. Ale prawdziwe. No jak się wraca do... Strasznie dużo prawdy. Właśnie, dobre słowo, strasznie. Jak się wraca z tym potem do Polski, do Europy, do tego SOR-u, na którym takie zabiegi robi się banalnie i w ogóle nikt nie myśli o tym, że ktoś może umrzeć? Znaczy... Powiem tak, że ten trzeci świat nauczył mnie większego współczucia dla ludzi i także większej empatii dla drugiego człowieka. Oczywiście przede wszystkim nauczył mnie ogromnej, ale to ogromnej tolerancji dla inności. A to smutne, że trzeba aż do trzeciego świata pojechać, żeby takie rzeczy w sobie znaleźć. No chyba tak. Bo chyba w naszym świecie jest już za wiele zakłamania, za wiele masek nosimy. My wszyscy nosimy jakieś tam maski. Wszyscy troszeczkę gramy inną rolę, niż tak naprawdę w sercu mamy tą rolę. A w Afryce, żeby coś takiego zrobić, to trzeba naprawdę maskę założyć. Bo tam jest kultura masek, zdaje się, dość popularna. Ale ta maska ma ogromne znaczenie. No dobrze, i Tadeusz Biecki popodróżował. Nie twierdzę, że na koniec, bo to pewnie jeszcze początek wielu innych egzotycznych historii, ale wraca do Polski i pisze książkę o górnikach. Ona będzie miała wkrótce swoją premierę. To są bardzo osobiste historie górników? To są opowieści z podziemi, w jakimś sensie z domów. Tak, ale tak naprawdę to ciągle piszę tą samą książkę, bo ja znowu piszę o ludziach, a o górnikach tak, ja się wśród nich wychowałem. Mój ojciec był inżynierem górniczym, mój dziadek był sztygarem, mój pradziadek był górnikiem. I w pewnym momencie, kiedy zobaczyłem, że ten świat się kończy, bo on się kończy i on się skończy prędzej czy później, uznałem, że poznałem takich górników, których życie było tak niesamowicie barwne. To brzmi może dziwnie, barwne życie w ciemnej kopalni, ale tak, to było barwne, kolorowe życie, niesamowicie kolorowe, że byłaby straszna szkoda, żeby takie niezwykłe postacie zniknęły w tym mroku historii. I że moim obowiązkiem śląskiego reportera, śląskiego pisarza
jest to zachować te niezwykłe postacie, bo one są warte pokazania także jak kiedyś wyglądało górnictwo, ale także postacie tych ludzi są pełne ludzkiej troski o drugiego człowieka. To może brzmi bardzo dziwnie, że w kopalni bezwzględnej, brutalnej, gdy pracują twardzi mężczyźni, jest w tych ludziach troska o drugiego człowieka, a właśnie, że jest. Może musi być w takich miejscach. Właśnie musi być. I to jest też pewnego rodzaju egzotyka. Więc ja tak naprawdę nadal piszę egzotyczną książkę, chociaż z całkiem bliskiego miejsca mi. Miejsca no właśnie, to niedaleko mojego domu, prawda? Jeśli o tej egzotyce mówimy, bo ja znam takie reakcje, ty je też znasz na pewno, bo jako Ślązak bywałeś poza Śląskiem bardzo często i znasz tych ludzi. Oni traktują Śląsk czasem jak rezerwat Indian, gdzie chodzą dziwni faceci w dziwnych czapkach z piórami, kobiety wysiadują oparte o poduszki, a każdy górnik musi hodować gołębie albo króliki. No tak. Nie ma tego w tej książce? Nie ma tego. Nie. Jest pokazane... żeby nie petryfikować tej opinii o Śląsku. Nie. Znaczy, filmy Kuca były piękne, ale one utrwaliły ten nieprawdziwy już w gruncie rzeczy schemat. Ja piszę o górnikach, którzy z jednej strony ratują innego człowieka, prowadzą brutalną, bezwzględną, ratunkową akcję na dole, w której w każdym momencie mogą zginąć, a potem siadają do pianina i grają. I to jest prawdziwe? Ktoś to uwierzy? Absolutnie prawdziwe. To są żywe postacie. One już dzisiaj nie żyją. A ja piszę o lekarzu w tej książce, który był właściwie ratownikiem górniczym. On sobie mógł czekać w bezpiecznym miejscu w kopalni. A on razem z ratownikami wczołgiwał się w najbardziej niebezpieczne miejsca. W końcu zginął. Jeżeli to jest książka o tym miejscu, które odchodzi powoli, bo wiemy, że kiedyś szyby kopalniane ze Śląska znikną i to nie będzie odnowa perspektywa. Już znikają. To jest książka smutna? Nie. Ja myślę, że to jest książka, która pokazuje ten zawód jako zawód bardzo piękny. Oczywiście są tam bardzo smutne momenty, ale są też bardzo piękne momenty. Nie, to jest książka prawdziwa. To jest książka o prawdziwych ludziach, o prawdziwych górnikach i o tym, jakimi oni są. To nie są tylko prymitywni faceci, którzy myślą o piłce nożnej i kobietach na dole. Nie. To są ludzie, którzy mają głębokie uczucia. One są głęboko ukryte, one są pod grubą warstwą ukryte, ale jak wychodzą, to są wspaniałe. No jak trudno było do nich dotrzeć i jakby obić ten tynk z tych osobowości, żeby zechcieli ci opowiedzieć o tym, właśnie, o czym że nie mówisz. Miałem problemu z obijaniem tego tynku, bo ja z nimi rozmawiałem przed wielu laty. To większość tych opowieści o tych górnikach to są opowieści, które ja albo napisałem przed laty, albo zebrałem materiały przed laty. I nawet kiedyś ja z nimi rozmawiałem właśnie w takich dramatycznych momentach. Jak są dramatyczne momenty, jak oni wyjeżdżają po akcji ratunkowej w kopalni, to oni są pełni emocji. Te emocje są tak silne, że one przechodzą przez tą twardą skorupę. I właśnie w tym momencie wyłapywałem to, co oni mieli do opowiedzenia, to, co oni przeżyli. I w takich momentach wydobywałem z nich to, co w nich najciekawsze. To już powiedzmy, na co czekamy. Jaki to będzie tytuł, kiedy go będziemy mogli wziąć do ręki? 20 marca, czyli już całkiem niedługo, odbędzie się premiera tej książki. Jakże się mogła odbyć gdzie indziej? Odbędzie się na dole w kopalni. Oczywiście już w zabytkowej kopalni Guido, ale w prawdziwej kopalni. 320 metrów pod ziemią. Książka się nazywa Górnicy, a podtytuł ma Opowieści z podziemi, bo to są takie prawdziwe opowieści tych ludzi z podziemi. A w kwietniu znajdzie się już w księgarniach, w internecie, a także, co bardzo cenne, na poczcie, bo poczta jest prawie wszędzie i być może z takiej wioski na Podlasiu, z tej wioski górniczej, może i ona tam dotrze, ta książka właśnie dzięki poczcie. Gdybyście Państwo dotarli do tego zapisu później, po kwietniu, to pamiętajcie, że to wszystko już do dostania.
Tadeusz Biecki, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.